Cześć, tu Marek i Rośliny. Mam już nową koszulkę, którą dostałem ostatnio w prezencie, znaczy wczoraj. No i już ją mam na sobie. No nie była jeszcze prana, ale dobra. W każdym razie, tak jak chcieliście w komentarzach, nagrywam coś. Jak słyszycie ostre rżnięcie granitowej kostki w tle, to wiecie o co chodzi. Nagrywam, tak jak chcieliście, coś do kotleta, więc będę przesadzał moje rośliny i opowiem wam o czymś, co w sumie mnie cieszy, ale z drugiej strony frustruje. No dobra, zaczynajmy to sadzenie. Mam tutaj te moje rośliny, które ostatnio już miałem posadzić i jak widać, jakoś mi się nie udało do tej pory. No tak to jest z tą prokrastynacją. Jak się ma tyle roślin, to naprawdę czasem to przerasta. Dobra, bierzmy się do roboty. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że ten piękny tutaj fikus nie będzie przesadzany, ale chciałem wam go pokazać, bo jestem nim zachwycony. To jest fikus, którego kupiłem jakiś czas temu na bazarku. To jest fikus Amstel Gold. No niby taki, można go kupić przez internet, widziałem jakieś tam w różnych sklepach, że był przynajmniej kiedyś dostępny. Niby nic specjalnego, a jednak jest wspaniały. No zobaczcie, jak pięknie wygląda. On ma po prostu takie liście dwukolorowe, które z czasem się robią bardziej, no takie już powiedzmy prawie że jednobarwne, widać tylko trochę takie jaśniejsze smugi, ale jak te liście wychodzą, to po prostu są bajkowe, jasno-żółte, pomarańczowe, różowe, cudo. I był mega tani, naprawdę bardzo polecam, jest śliczny i bardzo go lubię. Zaczął teraz fajnie rosnąć, jak widać po tym podłożu nie jest super obficie podlewany, często, w sensie inaczej, jest podlewane obficie, ale rzadko, później daje mu przeschnąć, teraz go znowu podleję, bo już ma tutaj pieprz, a jednak ileś liści rośnie i w tym momencie nie powinien mieć sucho. Więc będzie dzisiaj podlany, ale jest ładny. Wrzucę go na Insta. Jak nie obserwujecie, to zapraszam. Dobra, bierzmy się za to. O, może zacznijmy od tych sztywniaków. Jeśli chodzi o sytuację ze sztywniakami, to wczoraj ten film to naprawdę był cyrk, dlatego że nagrałem go naprawdę późno, a później montowałem, no i ten montaż mi źle poszedł, dlatego że był jeszcze bazarek, o którym zapomniałem i co minutę tam coś wpadało, a ja byłem w wiecznej rozterce, czy robić ten film dalej, czy sprawdzać i odświeżać co minutę, bo zaraz jak będzie wrzucone, to po chwili już będzie kupione, więc jak nie będę najszybszy, to i tak nic nie kupię. No i w ten sposób po prostu siedziałem w takim rozkroku pomiędzy programem a komórką, w której odświeżałem. I jak się skończył, to w końcu mogłem normalnie pracować. Na szczęście, albo na nieszczęście, bazarek się zaczął o 19, a ja na niego wszedłem przed 21. Więc dużo już mnie naprawdę tam nie czekało. Głównie sprawdziłem to, co było i odetchnąłem, że na szczęście nie było tych choi, o których marzę, bo mam takie dwie, które mnie tak jarają ostatnio i tak powiem wam, że nawet nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, jak one się nazywają, w sensie, bo mają te nazwy takie Nensis i tak mniej więcej tak to brzmi i takie są dwie, więc może mi się uda kupić, to wtedy wam je pokażę. W każdym razie, jak już to wszystko zmontowałem i zrenderowało się, wgrałem to na YouTube'a, to przeglądając ten wgrany plik zauważyłem, że jedno zdjęcie zniknęło, jest opis, a nie ma zdjęcia. No i w tym programie jest taki przycisk V, który ukrywa konkretną rzecz na osi tego filmu. I musiałem wcisnąć V zamiast Command V, jak wklejałem coś. I ukryłem ten obrazek, więc musiałem od nowa wrócić do komputera i o pierwszej w nocy znowu to renderować, wgrywać na YouTube, a później na YouTubie nie da się tego tak wrzucić, żeby to już było gotowe wszystko i iść spać, bo jeszcze muszę tam dodać te ekrany końcowe, różne rzeczy, tam opisy, cuda. Więc wszystko to trwało tak długo. Aha, no jeszcze się musi zrobić wersja HD, w sensie ta 4K, żebyście znowu nie mieli 360p i no, się męczyli oglądając. Więc ostatecznie po trzeciej, jakoś nie wiem, koło czwartej, już nawet nie wiem, o której to było, ale udało mi się to skończyć. W międzyczasie oczywiście czytałem książkę, no nie siedziałem nad tym jak głupi, nie patrzyłem jak się przesuwa ten procent, tylko no, robiłem coś innego, no ale musiałem czuwać. W każdym razie wgrałem to, no i mamy kolejny dzień. Odebrałem jedną paczkę z paczką, no ale w ogóle czemu ja gadam zamiast robić? Boże. Ale słuchajcie, posadzę je chyba do tych doniczek, w których były, bo myślę, że one większych nie potrzebują. Aha, no i w ogóle ich nie myłem. Kurde. Ale nie będę ich mył, tylko je tak otrząsnę z tej ziemi i to wystarczy. Naprawdę nie ma się co szczypać. Zresztą jaka, o czym tu mówić, jakie tu podłoże jest na tych korzeniach.
Nic tu nie ma praktycznie. Poza tym one się ukorzeniają, jak dotkną podłoża, to się zaczynają ukorzeniać. Naprawdę to jest fajne u tych. Zresztą tak samo jak u hoi. One mogą się ukorzenić na całej długości i tak samo te stapeliowate, jak dotykają gdzieś podłoża, to zaraz tam wypuszczają korzenie i jest super. Już mają nowe korzonki i wszyscy są zadowoleni. Więc przesadzamy po kolei. Będę jechał i będę wam mówił, co dalej. Odebrałem paczkę z paczkomatu. Jestem bardzo zadowolony, bo w końcu będę mógł dokończyć ten projekt tutaj i nagrać o tym film, który pewnie wrzucę jutro, no bo nie będę wrzucał dwóch naraz. Poza tym to też pewnie potrwa, więc może będzie na wieczór już rezultat, a może nie. Poza tym skontaktowałem się z DPD, no bo moja paczka, która miała dotrzeć dzisiaj w godzinach do południa, niestety nie dotarła. Co więcej, jak sprawdziłem w mailu, to nawet nie miałem żadnego nowego powiadomienia o tym, że będzie dostarczona, więc zadzwoniłem na infolinię. Odebrał bardzo miły bot Ewa, chyba, który nie chciał mnie przepuścić do konsultanta, zanim nie przemielił wszystkiego ze mną i nie spróbował tego rozwiązać. No ale mój upór sprawił, że jednak ostatecznie tak długo czekałem, że połączyłem się z konsultantem i dowiedziałem się w międzyczasie od Ewy, że moja paczka jest w magazynie. Chociaż ten pan, który wczoraj miał paczkę, zapewniał, że będzie ona wysłana z magazynu w godzinach porannych, że on to załatwi. No jak widać, nie załatwił. Skontaktowałem się, zapomniałem, jeszcze zadzwoniłem do tego kuriera najpierw, który miał wczoraj tę paczkę przywieźć, zapytać go, gdzie on jest i czy będzie dzisiaj i o której godzinie, no bo wiecie, potrzebne mi to było do nagrania, chciałem to już nagrać dzisiaj i po prostu wszystko razem połączyć, a czekanie na to do nie wiadomo której godziny znowu mnie nie urządza, bo będę znowu w takiej samej sytuacji jak wczoraj. Dlatego chciałem mieć jasną sytuację i móc też sobie dzień zaplanować. No i pan powiedział, że on dzisiaj nie pracuje. A dodam, że wczoraj był drugi dzień w pracy. Powiedział, że dzisiaj nie pracuje i że ktoś inny ma tę paczkę. I że on nie ma numeru telefonu do tej osoby. No i wtedy zadzwoniłem na infolinię i się dowiedziałem, że paczka leży w magazynie, więc znowu łże po prostu ten facet. Żenada. Wczoraj gadał, że ma paczkę i przyjedzie, potem powiedział, że jej nie ma. Teraz mówi, że ktoś inny ma paczkę, a tak naprawdę jest ona w magazynie, w ogóle nie pobrana. Brak słów. W każdym razie paczka została w magazynie. Pani konsultantka powiedziała, że jest szansa, że paczka będzie wydana jeszcze dzisiaj w godzinach popołudniowych. Dodam, że dzwoniłem do niej w godzinach po 12, no więc jakby już jest popołudnie. A no nawet paczka nie została wzięta przez kuriera, a od tego do dostawy zwykle mija ileś godzin. Więc zapytałem, co jeśli paczka nie dojdzie do mnie dzisiaj. No i powiedziała, że wtedy w drodze wyjątku w takich sytuacjach dostarczają również w soboty. Dlatego na razie jeszcze się nie denerwuję bardzo i czekam na sobotę, żeby... czekam na wieczór, może się uda i rzeczywiście przywiozą. Ale już naprawdę nie mam ogromnych nadziei. Ten ma bardzo dużo korzeni. Ale zakręcę i będzie ok. Nie ma co się przejmować. One są naprawdę odporne, mocne. Ten jeden zgnilec gorzej, ale o nim zaraz wam powiem, bo przez to, że się troszeczkę wczoraj z tym wszystkim zakręciłem, żeby już inaczej tego nie nazwać, to zupełnie zapomniałem o tym, żeby w ogóle coś zrobić z tymi roślinami, które tu zostały na stole. W sensie wetknąłem tylko tak te hoje w jakiś tam perlit, te co miały korzenie, w kubeczek i poszedłem montować film. No i tak mnie to pochłonęło, że zapomniałem o tym piarantusie, który tutaj niestety gnił. No i został taki wyciągnięty z tego podłoża z tym zgniłym końcem i... Chwila, muszę tutaj dosypać tak do pełna, a też nie chcę uszkodzić, bo tu akurat ten fajnie rośnie przy ziemi, wypuszcza nowe pędy. Ślicznie wyglądają te moje kaktusiki, ten jest naprawdę jak takie saguar, ale ten też. Wygląda to teraz jak na dzikim zachodzie. Mega ładnie. Fajne są. Postawię je tak tutaj, bo może tu jeszcze je będziecie widzieli. A ja sobie teraz będę oglądał tego. No i oczywiście zapomniałem o nim, więc leżał. No i leżąc, wyobraźcie sobie, obsechł. I ta końcówka się zrobiła normalnie zasuszona. Już nie jest taka mokra i taka, wiecie, zgniła jak wczoraj,
No ale stwierdziłem, że i tak nie będę ryzykował i utnę jeszcze kawałek. Wziąłem nóż zdezynfekowany i uciąłem no taki plasterek, jak plasterek ogórka. I po prostu widzę, że tutaj nie ma żadnych śladów jakby takiej martwicy, gnicia czegoś. Więc myślę, że jest ok. No i teraz go zostawię jeszcze na może dzień, dwa. No ze dwa dni pewnie go zostawię, żeby mu się znowu to zasklepiło. I potem posadzę go tak samo do gruzu. Co poza tym? Poza tym jeszcze powiem wam, że dostałem informację w komentarzach, że ta hoja, ta rufie, którą mam tutaj, jest mędą i że potrafi zgnić, umrzeć po prostu. Co mnie mega ucieszyło, muszę przyznać, mega. Nie no, ale tak serio, to po prostu stwierdziłem, że tym bardziej idzie do gruzu. Teraz tak, co ja tutaj odwaliłem? Bo, aha, no, to może być ten kubeczek, dobra. Bo ogólnie to znalazłem jakieś kubeczki z recyklingu i teraz zdałem sobie sprawę, że nie porobiłem w nich dziur odpowiednich. Kuźwa. Na szczęście będąc mną mam tę lutownicę na podorędziu w salonie, leży na stole. Zawsze gotowa do pracy, więc wetknąłem ją teraz i zobaczymy. Może uda mi się trochę przesunąć jeszcze, bo ten kabelek jest niestety za krótki, bo to jest od akwarium. Zobaczymy, jak szybko się rozgrzeje. No i teraz powiem wam o rzeczy, która mnie cieszy i frustruje, bo na razie to były tylko takie codzienne rzeczy. Natomiast jakiś czas temu stwierdziłem, że bardzo chciałbym być członkiem Swedish Hoja Society. I to jest szwedzkie stowarzyszenie miłośników hoi, które jest takim w sumie najbardziej, w tej chwili już chyba najbardziej takim prestiżowym i w ogóle dużym, bo jeszcze było to amerykańskie, w sensie ono chyba dalej jest, tylko że wstrzymali publikację swojego biuletynu z tej swojej gazety, którą wydają. No a Swedish Hoja Society wydaje cały czas, tylko niestety po szwedzku. Kiedyś wydawali po angielsku, ale właśnie możecie zobaczyć, bo robię dziury w kubeczku lutownicą. Niestety lutownica jest na krótkim kablu i nie jestem w stanie jej wydłużyć. Te kubeczki są z recyklingu i były podzielone w zależności od tego, czy były dziurawe, czy całe. No i te dziurawe mam na jednej kupce i one są z dziurami, ale tych dziur jest za mało, albo one są zrobione tylko jakąś igłą, czy tam nożyczkami, czy czymś, tak jak na początku robiłem. I nie jest to dla mnie satysfakcjonujące i wystarczające, żebym się bezpiecznie czuł, zwłaszcza z taką mędą, która może zgnić. Więc robię tutaj dziury jak w sicie. I no dobra, wystarczy. Zrobiłem wzdłuż, zrobiłem na dole. Jeśli chodzi o to Swedish Hoja Society, to stwierdziłem, że chcę być członkiem tego i napisałem po jakimś czasie maila, bo trzeba tam zapłacić w koronach i w ogóle składkę co roku. Napisałem tego maila, bo napisali na swojej stronie, że można płacić PayPalem i stwierdziłem, że chyba będzie mi bardziej mi się to opłacało niż robić przelew zwykły, bo to w sekach, czyli w koronach szwedzkich, no bo to szwedzka grupa. Ale to skwierczy, kuźwa, ja nie wiem, czy tak można, mokry, boję się, że mnie zaraz prąd zabije. Dobra, bo jednak to jest trochę wilgotne. Nie róbcie tak w domu, odłączyłem to teraz od prądu, więc jest nadal gorące i nadal skwierczy jak boczek na grillu, ale no już nie jest pod napięciem, więc raczej mnie nie zabije. Chyba, że się poparzę na śmierć. Nie, no dobra, bez jaj. No i zgłosiłem się do tego Swedish Hoja Society i napisałem maila. To było jeszcze w październiku. No i napisałem tego maila, żebym chciał do nich adres na PayPala, żeby wysłać im te pieniądze i tak dalej. No i co? I nie dostałem żadnej odpowiedzi. Sprawdzałem spam, ale tego spamu dostaję tyle, że po prostu no okazało się, że to zginęło w spamie. Napisałem do nich znowu, ale przez Instagram. I napisałem, że chciałbym zostać członkiem, że pisałem maila, nie dostałem odpowiedzi. No i się okazało, i dostałem wtedy dosłownie no, skopiowaną wiadomość, którą też wysłali do mnie na maila w odpowiedzi na moje pytanie. I okazało się, że jest w spamie.
Tylko, że jakoś tak było to podpisane, że w ogóle mi się to nie wyświetlało, jak wpisywałem jakieś słowa kluczowe, żeby to przefiltrować wszystko, co w tym spamie jest. No i dostałem kwotę, którą muszę tam wpłacić. W sensie kwota była wiadoma, ale dostałem też adres mailowy do PayPala. No i wpłaciłem te pieniądze. A, jeszcze zanim wpłaciłem, no bo to już jest koniec roku, nie? Więc stwierdziłem, że jeszcze zapytam, no bo wiecie, no jednak będąc Polakiem biedakiem, stwierdziłem, że zapytam, czy ta składka roczna jest na rok kalendarzowy, czy na rok od wpłaty. No bo jak mam wpłacić te pieniądze w połowie, a raczej pod, no, w zasadzie na sam koniec listopada, no to słaby biznes, jeżeli to miałoby być tylko do końca roku ważne, a w styczniu musiałbym wpłacić je od nowa. To nie są jakieś tam ogromne pieniądze, ale to jest, no nie wiem, 150 zł czy 160 zł. Lutownica zabezpieczona, no bo ona jest gorąca, wiecie, nie można jej tak odkładać na coś, co się może stopić albo poparzyć, albo dotknąć rośliny, więc tak jest wetknięta, tam durszlak się do wszystkiego sprawdza. Okej, w każdym razie, dowiedziałem się, że składka jest na rok od wpłaty, a nie na rok kalendarzowy, więc super i zdecydowałem się od razu wpłacić. Wpłaciłem tę kasę. A i co jest ważne dla nas, myślę, że większości jednak widzów również, nie tylko dla mnie, osób, które nie znają szwedzkiego. Chociaż miałem taki plan kiedyś, żeby się tego szwedzkiego uczyć. Może jeszcze się teraz to okaże przydatne i konieczne. No bo ta gazeta jest wydawana w języku szwedzkim. Wsypuję sobie tego gruzu, dlatego że ta choja w ogóle nie ma korzeni. Pędu mega długiego też nie ma, więc ją tak po prostu wetknę gdzieś tak, więc jeszcze dosypię sobie więcej. I co się okazuje? Oni wydają gazetę w języku szwedzkim jedynie. Wcześniej była też przez rok czy dwa prowadzona w języku angielskim i szwedzkim. No wiecie, w Szwecji to język angielski nie jest problemem, a poza tym może liczyli też na to, że będzie bardziej międzynarodowa. No ale niestety chyba za mało członków było, koszty za duże, za dużo pracy. Bo to jest kwartalnik, więc 4 razy w roku wychodzi Hoya Telegraph i tam są opisy roślin, różne artykuły na temat hoi i można się fajne rzeczy dowiedzieć. Dlatego stwierdziłem, że chcę być członkiem, chociaż jest to po szwedzku, ale wysyłają również wersję PDF, która jest no też po szwedzku, ale dużo łatwiej jest używając tłumacza tłumaczyć PDF-a, a nie gazetę, którą ma się na kolanach. Więc jest to jakieś rozwiązanie. Poza tym myślę, że szwedzki jednak nie będzie taki trudny, jeśli chodzi o nazwy związane z roślinami. Będzie łatwo to można obczaić, już nauczyć się i zapamiętać. Zwłaszcza jak się jest filologiem, to myślę, że łatwiej jest zawsze znaleźć jakieś zależności, wspólne rzeczy w językach i mam nadzieję, że może spowoduje to, że zacznę się uczyć szwedzkiego. Czemu nie? Byłoby super. Zawsze o tym myślałem i no, nawet po przeprowadzce do Gdańska rozważałem pójście na skandynawistykę. No, ale stwierdziłem, że jestem na to za stary, już trzeba iść do normalnej roboty, a tego na zaocznych nie ma. W sensie no, w ogóle taki kierunek jest dosyć prestiżowy tutaj i ciężko byłoby to ogarnąć zaocznie. Zresztą nie wiem nawet, czy zaocznie jest opcja studiowania tego, więc no nie. Filologia zaocznie to jest mega słaba rzecz. W sensie, no oczywiście można, tylko jest to naprawdę bardzo dużo pracy, którą trzeba włożyć samodzielnie, dużo samozaparcia i trzeba mieć też dużo możliwości nawiązywania kontaktu z ludźmi, którzy w tym języku się komunikują, dlatego że nie mając tego na co dzień na zajęciach, tak jak ja miałem na studiach, po prostu takie, wiecie, zanurzenie w ten język i kompletny brak możliwości komunikowania się z niektórymi, na przykład wykładowcami w języku polskim, czy nawet jakimś tam innym, no to angielskim na przykład, no to wymusza to na tobie przełamanie się i jakby szybszą naukę, dlatego że no, musisz to zrobić, żeby móc się dogadać z człowiekiem i żeby móc się uczyć i żeby zdać. No, dlatego poza tym no, dużo godzin dziennie z tym językiem kontaktu codziennie powoduje, że zupełnie inaczej się to w tej głowie zaczyna układać. No a tak ucząc się tylko zaocznie, myślę, że musiałbym dużo więcej samozaparcia mieć jeszcze i wkładać w to dużo więcej pracy, bo tak jak robiłem podyplomówkę w weekend, no to było spoko, ale to było w języku polskim
i zawsze jest to jednak zupełnie inna sytuacja niż z takim właśnie językiem obcym. Ale w ogóle temat wybrałem, ja nie wiem, jak to się wszystko stało. No w każdym razie, jestem w tym Swedish Hoya Society już członkiem. Dostałem maila z powitaniem i w ogóle, no ale od razu się załamałem, gdyż dostałem też informację, że mogę się spodziewać pierwszego swojego, w sensie dla siebie, pierwszej gazety w lutym, pod koniec lutego. No i smuteczek, co? Bo ja już tutaj się podjarałem, że już jestem w Swedish Hoya Society, już teraz będę po prostu hojarą na 100%, a niestety będę ją dopiero w lutym, bo bo nie chcą mi wysłać nawet PDF-a tego aktualnego magazynu, bez sensu to jest. Też napisałem od razu, że w odpowiedzi, także no chociaż mogliby wysłać PDF-a tego aktualnego numeru, skoro no wiadomo, że już nie wyślą mi specjalnie gazety, no ale no chociaż tego PDF-a, bo teraz to czekanie to mi się wydaje nie do zniesienia. Tak dosłownie napisałem. No że nada, ale... No ale trochę tak jest, bo już mi tak było fajnie, że już będę sobie w tym i będę sobie teraz na przykład przez święta mógł to czytać i sprawdzać, uczyć się. No a tak wyszło jak wyszło i... Co ja tu teraz zrobiłem? Bo chyba robiłem w czterech dziury, a mam... Kuś... A dobra. Tu jeszcze mam z dziurami. No i ta Hoya Benchai też. Ej, wszystkie poszły, nawet myślałem, że może coś posadzę do keramzytu, nawet go mam tutaj pod nogami, ale już dobra. Ona mi też ostatnio zgniła w tym keramzycie, więc może teraz w perlicie spróbujemy dla odmiany. Ale to nie była wina keramzytu, tylko wina mojego podlania, bo po prostu nie miała właśnie odpowiednich dziurek w doniczce i woda nie odpłynęła. I zgniła jak... Ach. Tragicznie i niestety była wtedy bardzo opalona i nie było tego na początku tak dobrze widać i myślałem, że to jest kolejny kolorek opalenia, a to po prostu była zgnilizna na liściu, żółta już, tylko że podbarwiona przez te antocyjany. Och, masakra. No dobra, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o te hoje. Myślę, że już są posadzone wystarczająco. Kurde, ten kubek jest jakiś niewymiarowy. To jest właśnie to, z różnych parafii kubeczki i teraz trzeba być mądrym i no i nic z tego. I ta będzie miała wyżej. No trudno, więcej wody dla niej. Okej, co mi zostało tutaj do posadzenia? Mam jeszcze tutaj dwie rośliny i tak jak wam mówiłem, że rozważam posadzenie tej maranty wariegaty. W gruzie to tak zrobię, no bo co tam. Stała cały czas w perlicie, tak jak wcześniej. Po prostu zasypałem je z powrotem trochę, te korzenie, żeby nie obsychały, no i tak sobie stały te rośliny już kilka dni. A ja nie mogłem się zebrać i jakoś tak, wiecie, bo to przesadzanie, zawsze mam teraz tak przez to, że nagrywam te filmy na kanał, że szkoda jest mi coś robić bez tego nagrywania, bo myślę sobie, no kurde, a potem nie mam co puścić i tak dalej, a mogłem to nagrać, a z drugiej strony, żeby to nagrać, to jednak trzeba tutaj wszystko przygotować, no sprzątnąć trochę ten stół i tak dalej. No wiadomo, że nie będę nagrywał filmu z takim syfem, jaki tutaj może być, z jakąś ziemią rozsypaną i tak dalej, no bo no jednak jakby z szacunku do widzów i tego wszystkiego, no staram się, żeby to nie wyglądało aż tak tragicznie. Wiadomo, że no nie żyjemy w idealnym świecie, no ale też można się troszeczkę postarać, chociaż żeby jakoś to w miarę estetycznie wszystko wyglądało. No i dlatego zawsze jest taki właśnie dylemat z jednej strony, że teraz tyle czasu stracę na to, żeby to wszystko przygotować i nagrywać i że nie mam kiedy, a z drugiej strony no chciałbym jednak to mieć nagrane. No i w końcu się udało, nagrałem, w sensie nagrywam aktualnie, tu gdzieś ona wypuszcza jeszcze taki maczubeczek, drugi, więc tak staram się bardzo ostrożnie to przysypać tym gruzem, żeby nie uszkodzić tego stożka. Fajnie, dobra. Niech sobie rośnie. Ona będzie w takiej malutkiej doniczce, właśnie przekopując wszystko, co mam tam w pokoju gościnnym. Znalazłem takie małe doniczki. Nawet nie wiem, kiedy je kupiłem, czy z czym. No ale są. Okej, i zostało mi
ten Sodiroj. Ślicznotek. No bardzo jest ładny, bardzo mi się podoba. Ten stożek, jak widzicie, tutaj cały czas ma katafil, tak? To jest katafil. To jak filodendron jest już duży, to nie wypuszcza liści stąd, czyli z ogonka, w którym kryje się kolejny liść, tylko już ma taki właśnie katafil, który na stałe wystaje, jakby jest końcówką pędu i na nim tworzy się kolejny liść. No więc ten już jest dużym Sodirojem i naprawdę mi się bardzo podobają te jego ogonki liściowe. One mają kształt litery D i są takie chropowate i tutaj różowe. Fajnie. No i korzonki też są mega różowe. Słodziak. I on trafi do bigosu. No bo ja jednak wolę te filodendrony w bigosie, podlewam to wszystko naraz i mam święty spokój. Ja tutaj z tym hydro, jeszcze kolejne utrudnienia, problemy, więc... No i mam tutaj swój gar bigosu. A tak naprawdę, no to mam tu po prostu w tej misce wymieszany bigos. Często zdarzają się pytania, a tu mam taką bardzo profesjonalną łyżkę. O, jest na niej pampuch. O, oczywiście. Sisi ją obgryzła, dlatego trafiła do tego właśnie gotowania. Wcześniej też służyła trochę do mieszania farb, ale już teraz jest tylko do gotowania bigosu. I mam tutaj w tym bigosie chipsy kokosowe, mam tutaj korę piniową, mam perlit, mam trochę keramzytu też wsypane i mam jeszcze, no co mam, torf kokosowy, wiadomo, i ziemię zwykłą. No i teraz to muszę wszystko jakoś... Ja chciałem wam tylko tak pokazać ten bigos, bo czasami pytacie o to i w zasadzie no nigdy na tym kanale nie było takiego przepisu, żebym tak to pokazywał jak robię, bo jakoś... Robiłem to kiedyś na Instagramie, już później nie powtarzałem. Posadzę sobie tego filodendrona do bigosiku. Wybrałem takiej wielkości doniczkę, bo myślę, że ona będzie odpowiednia, dlatego że on jest jednak dosyć dużą rośliną, jak widać już w tej chwili i szybko, myślę, że przerośnie tę doniczkę. A nie chciałem też takiej miniaturowej doniczuszki dawać, dlatego że po prostu musiałbym go dużo częściej podlewać. Bo taka młoda roślina, która nie ma rozbudowanego systemu korzeniowego, no i rośnie, jest jeszcze taka delikatna, wymaga dużo więcej uwagi. Dlatego trzeba oczywiście to wyczuć i wiedzieć, co robić dla siebie najlepszego, no bo ja wiem, jak podlewam i wiem, ile jestem w stanie mu poświęcić uwagi i że po prostu nie będę go co dwa dni podlewał i sprawdzał. Dlatego sadzę go do doniczki, która uważam będzie dla niego optymalna, tak żeby mógł wytrzymać tydzień bez mojego doglądania. A jednocześnie nie za dłużej, żeby nie stał w mokrym. To podłoże tutaj jest bardzo przepuszczalne, dlatego ja się nie obawiam, że on będzie miał zbyt mokro, ale no na razie jest niestabilny. W ogóle musiałbym go... Muszę mu dać podporę docelowo, bo to jest pnącze. On nie położy, tylko się pnie, więc będzie potrzebował podpórki, ale to w następnym, myślę, sadzeniu. Na razie jeszcze, albo przynajmniej za jakiś czas, bo w tej chwili nawet nie dysponuję czymś, co mógłbym mu dać. Poza tym on nawet nie ma się czym do tego przyczepić. Na razie jeszcze nawet nie ma tutaj żadnych zalążków korzeni powietrznych, którymi mógłby się przyczepić do podpory. Jak je wypuści, to wtedy można o tym pomyśleć i wtedy to na pewno przyspieszy wzrost i pojawianie się dużych, dorosłych liści. No dobra, przesadzony również, będzie podlany. Zresztą wszystko tu będzie podlane. To znaczy tak, wszystko, nie wszystko. Te choje, które nie miały korzeni albo tam miały jakieś takie zaczątki, to wszystkie będą stały normalnie w wodzie. Jeśli chodzi o te moje sztywniaki, to one będą na początku stały po prostu, dlatego że to było myte dzisiaj, jest jeszcze zielone, widać, że jest mokre, więc nie będę tutaj już więcej wody dawał, one sobie postoją tak kilka dni i przy okazji podlewania pozostałych sztywniaków będę je podlewał również, poprzez przelanie tylko. No a choiki staną sobie na macie grzewczej, no, w ukorzenianiu, aha, ta też nie dostała doniczki, znaczy pojemniczka, okej. Okay. Ten też jest za wąska. Trudno. No dobra, myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek do kotleta również wam odpowiada.
Przygotuję kolejny, myślę, na jutro. Mam nadzieję, że mi się uda. No i dziękuję patronom za wspieranie kanału. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Zapraszam na Instagram. Zachęcam do wspierania na Patronite. I do zobaczenia w następnym odcinku.